Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Telewizji Imperium, program Bliżej Boga. Dzisiaj ze mną gość, ksiądz Łukasz Jacek. Szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże Państwu również. Będziemy chcieli porozmawiać o postawach w liturgii. Dlaczego dzisiejszy gość ze mną? Bo przez wiele lat pełnił bardzo ważną funkcję ceremoniarza. Jeśli dobrze kojarzę, to... No, tak dwa lata się zbiegło. Miał być rok, później jeszcze rok, także... Oczywiście to słowo ceremoniarz może też dla tutaj widzów nie być do końca jasne. No to jest osoba, która no, gdzieś tam ma oko i ucho w czasie liturgii, to szczególnie tych takich liturgii poważniejszych, jak my to nazywamy, pontyfikalnych albo jakichś uroczystości takich główniejszych. No bo msza święta jest zawsze mszą świętą, nabożeństwo jest na pewno zawsze nabożeństwem. Ale są jednak jakieś wydarzenia, które no później nabierają rangę wyższą, no i trzeba to wszystko ogarnąć. I tam już jednak musi być ktoś, kto tej ceremonii dopilnuje. Może tak na wstępie, zanim porozmawiamy dzisiaj o postawach w czasie liturgii, taka najpoważniejsza właśnie jakaś uroczystość albo jakieś najpoważniejsze uroczystości, no, na których księdzu Łukaszowi dane było być. Taka chyba, która najmocniej zapadła w pamięć, to była koronacja obrazu tej Matki Bożej właśnie w naszej katedrze. To z kilku względów. Raz, że no, takie wydarzenie wiekopomne, które się na pewno wpisało mocno w karty historii diecezji. Z drugiej strony główny celebrans, ksiądz kardynał Dziwisz. No, dla wielu z nas to też taka chodząca praktycznie relikwia świętego papieża. To gdzieś też mogło rodzić właśnie w nas wiele emocji. No i też całość w ten sposób, że transmitowana była przez telewizję, co dodatkowo gdzieś tam budziło w nas też jakieś różne stresy, które gdzieś, no to wszystko gdzieś w człowieku pracowało, no i trzeba było nad tym też panować, a przy okazji no, robić swoje. Ceremonie papieskie mają wielu właśnie ceremoniarzy, jeśli dobrze kojarzę, 8, 9? Może być to nawet właśnie kilkanaście osób. Czasem jak oglądamy nawet liturgie papieskie, widzimy, że każdy z nich ma jakieś takie swoje pole działania. No i to niewątpliwie usprawnia, aczkolwiek zawsze jest ten taki pierwszy, który gdzieś dowodzi całością. No w naszej katedrze to na pewno nasz ceremoniarz diecezjalny, ksiądz Krzysztof, no i później właśnie ci, którzy no, z seminarium jakby się uczą tej roli też, no i ją podejmują jako właśnie tą posługę. No na pewno też jeszcze w tym czasie było to wydarzenie obecności też między innymi kardynała Marksa, tej właśnie grupy polsko-niemieckiej w związku z wydarzeniami, które miały miejsce później przy radiostacji. To dokładnie na pewno też. Tak. I tam wtedy był chyba prymas. Był prymas, tak, arcybiskup, jeśli teraz nie przemyślę, Gądecki, tak? Tak. Tutaj to też rzeczywiście. I jeszcze jedna mi teraz przyszła myśl, która też taka liturgia, która też przez swoją specyfikę była dla nas bardzo ważna. To była liturgia już na trzech ceremoniarzy, można powiedzieć. To były w Opolu święcenia biskupa Rudolfa Pierskały. To też nie ma co ukrywać, to było chyba bardzo krótko, w miesiąc chyba po rozpoczęciu przez nas już pełnienia funkcji. W kościele seminaryjnym przypadła nam ta uroczystość i tutaj znowu no, skala tej uroczystości, do tego też ta transmisja, też to przygotowanie, to też, no to właśnie to chyba takie trzy były największe w historii, które gdzieś tam... No i nuncjusz apostolski właśnie. Tak, a tam znowu przewodniczył tej uroczystości oczywiście nuncjusz apostolski, co jest Signum Iliore. To też takie dobre pewno było wspomnienie dla nas przygotowywania takiej liturgii z taką osobą. Proszę Państwa, więc widzimy, no młody człowiek, ale troszeczkę tego doświadczenia liturgicznego, troszeczkę, to jest mało powiedziane, ma. Wspomniałem na wstępie, że chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o postawach w liturgii. Ogólnie rzecz biorąc w liturgii, to nie tylko Eucharystia, bo to również no, nabożeństwa. Można by tych postaw tutaj się doliczyć
Pięciu, tak. Powszechnie, jeśli dzisiaj tak zerkałem w literaturę fachową, rozróżniamy pięć postaw. Generalnie każdy z nas, każda z osób, która przychodzi do kościoła na taką, byśmy powiedzieli, zwykłą mszę w tygodniu, przyjmuje większość z tych postaw właśnie przeżywając tą liturgię. To może je od razu wymienimy, żeby też tutaj nie mówić o jakichś takich pustych. Pierwszą ja liczę będzie, i mam nadzieję, że niczego nie pomylimy. Pierwsza jest oczywiście postawa stojąca. Skoro stoimy, to i siedzimy. Postawa klęcząca. Kolejną taką postawą to właśnie ta postawa już jest zarezerwowana do szczególnych okoliczności. Będzie postawa leżenia krzyżem. No i tą ostatnią postawą, takim naszym ciągłym byciem w ruchu, jest postawa procesyjna. No, czyli kiedy się zgadza, rzeczywiście tak jest, zapowiedziane pięć mamy. Te, które najbardziej nam się chyba, no mówię nam, tak też jakby tutaj chcieć włączyć bardzo mocno w to nasze dzisiejsze spotkanie telewidzów, no to są właśnie te postawy, które są związane no, z siedzeniem, z klęczeniem i postawa stojąca. W takim razie spróbujmy poświęcić każdej z tych postaw troszeczkę uwagi, by tutaj no rzeczywiście telewidzom przybliżyć to i wyjaśnić też sens tego. Te trzy najbardziej no, bliskie nam w czasie właściwie każdej mszy świętej czy nabożeństwa, no właśnie postawa stojąca, postawa siedząca i postawa klęcząca. Pierwszą z nich może spróbujmy. Ta stojąca, ta, w której rozpoczynamy. Każdy z nas kojarzy dzwonek wejściowy, tak zwana sygnatura dzwoni. Wszyscy wierni przyjmują tą postawę. Z czym nam się generalnie kojarzy sama postawa stojąca? Człowiek z kolejką. Z kolejką. To też. Człowiek stojący, zwłaszcza patrząc w kontekście historycznym, to człowiek wolny, człowiek wyprostowany. Tak. Człowiek gotowy do działania, do podjęcia jakiejś konkretnej akcji. Skoro postrzegamy liturgię jako rzeczywistość, która jest akcją dynamiczna, jest to właśnie też ta nasza gotowość, to nasze takie, często się mówi, aktywne słuchanie. Musimy też zauważyć, że postawa stojąca jest to też postawa, którą najczęściej przyjmuje celebrans w trakcie, zwłaszcza liturgii mszy świętej. Czyli możemy też śmiało powiedzieć, że jest to postawa głęboko modlitewna. Dla nas ta postawa stojąca. I może tutaj rzeczywiście nawet jeszcze jakby, no nie wiem, krok dalej pójść. Ta gotowość, ona jest wręcz no i biblijnie, i historycznie uzasadniona, no bo zawsze oto ja, Panie, i tu jest to zerwanie się, nie? Rzeczywiście ja jestem gotów, ja staję, bo jestem przygotowany do tego, żeby rozpocząć to spotkanie. Co więcej, często przyjmujemy tą postawę, nawet w życiu świeckim byśmy powiedzieli, dzieci w klasie wstają wtedy, kiedy wchodzi Pani, czyli mamy tą świadomość, że wchodzimy w sytuację, w której wchodzi ktoś wyższy od nas, ktoś wyższy rangą, ktoś ważniejszy, w obecność Boga, tego wobec którego stoimy. Mojżesz, rozmawiając z Bogiem, też przyjmował tą postawę przecież stojącą. Także ta postawa no niewątpliwie jest tą właśnie taką też postawą wyrażenia naszej gotowości na słuchanie głosu Pana Boga. I godności nawet, bo człowiek rzeczywiście w postawie stojącej... Jest to człowiek wolny, właśnie tak mówiliśmy. Tak, to nie jest jakiś niewolnik, który gdzieś go tam rzucają na ziemię. On rzeczywiście jest gotów do tego wszystkiego, żeby to... Jest to człowiek, który jest nieskrępowany, który, jak też wszyscy doskonale wiemy, Pan Bóg jest maniakiem wręcz ludzkiej wolności. Dał nam tą pełną wolność i w tej wolności pozwala nam oddawać sobie cześć. I liturgia dla mnie przynajmniej jest tą jedną z najdoskonalszych form oddawania czci i kultu Panu Bogu. Stąd właśnie ta postawa stojąca jest bardzo ważna. Więc patrząc na strukturę każdej mszy świętej, może teraz tak prześledzimy, kiedy ta postawa stojąca jest obecna, to też nam może właśnie pozwoli zwrócić uwagę i uwypuklić te momenty, w których ta postawa jest wyjaśnić, istotna. Wyjaśnić, dlaczego one właśnie się tak wtedy pojawiają. Więc każde rozpoczęcie mszy świętej. Stoimy na tej oczywiście pieśni na wejście, na obrzędach wstępnych tak zwanych, aż do modlitwę kolekty. Jest to też taka też postawa, która wyraża naszą jedność, czyli jedność ludzi, którzy właśnie są obdarzeni tą wolnością przez Pana Boga, którzy się gromadzą wokół ołtarza na sprawowaniu tej mszy świętej. Później na liturgię słowa, na jej pierwszą część, czyli od momentu pierwszego czytania aż do Ewangelia, czy teraz w czasie Wielkiego Postu do chwała Tobie, przyjmujemy postawę siedzącą, a w momencie, kiedy się rozpoczyna ten śpiew, znowu przyjmujemy postawę stojącą. Przed Ewangelią właśnie, czy tutaj znowu ta postawa, tak jak sobie mówiliśmy, skoro ona wyraża nasze aktywne słuchanie, to jest takie szczególne nasze skupienie się na tym Słowie Bożym, jakim jest niewątpliwie Ewangelia.
I tą postawę zachowujemy. I oczywiście, jeśli jest to msza, w trakcie której jest kazanie czy homilia, na ten czas znowu siadamy, ale na nasze wyznanie wiary znowu przyjmujemy tą postawę. To jest taki dla nas kolejny sygnał, jak ważna jest ta postawa. Wyznajemy naszą wiarę, przyjmując tą postawę stojącą, człowieka wolnego, który w żaden nieskrępowany sposób wypowiada te słowa swojej wiary. Później znowu następuje ta postawa siedząca i przez tą centralną część mszy świętej, jaką jest liturgia eucharystyczna, sama modlitwa eucharystyczna, przyjmujemy oczywiście postawę stojącą, klękając dopiero już na sam moment przeistoczenia. Po przeistoczeniu, po tej aklamacji, znów przyjmujemy tą postawę, no i trwamy w tej postawie praktycznie aż do w momencie, kiedy jest śpiewany już Agnus Dei, z powrotem wracamy do tej postawy klęczącej oczywiście. Ta postawa stojąca za chwilkę wróci po Komunii Świętej, kiedy jesteśmy już no jakby gotowi do posłania, bo to też jest bardzo ważne. Myśmy rozpoczęli, myśmy się zgromadzili w postawie stojącej gotowości na spotkanie z Panem. Spotkanie z Bogiem, spotkanie ze sobą wzajemne we wspólnocie. Ale teraz w postawie stojącej jesteśmy rozsyłani też. Idźcie, idźcie w pokoju Chrystusa i rzeczywiście ta postawa no znowu wyraża gdzieś tą aktywność, no żeby tutaj przyjąć łaskę, przyjąć błogosławieństwo i pójść. Ta postawa też takiego bardzo wymownego charakteru nabiera w trakcie liturgii święceń. Ten, kto z nas był, kojarzy ten moment, kiedy każdy z kandydatów jest właśnie imiennie wzywany i z tej postawy właśnie siedzącej on się jako niejako właśnie tak, jak ksiądz mówił, zrywa się, przyjmując tą postawę stojącą, mówiąc jestem. Jestem, tak. To jest nawiązanie do tego biblijnego tutaj no, głosu, który gdzieś tam no, wzywa. On gdzieś tam coś woła. Ktoś to słyszy, no i teraz pada jego konkretne imię. Żeby to wszystko jeszcze było jasne, tam nawet przedstawiający kandydatów mówi, ty jesteś z tej i z tej wspólnoty. I teraz, no jeśli chcesz tego wszystkiego się podjąć, to właśnie wstajesz. Jestem gotów. Postawa stojąca, bardzo głęboka. Bardzo głęboka. Postawa też, która bardzo często nawet w sztuce jest ukazywana jako ta postawa też, w której Chrystus z niebo wstępuje. Czyli ta postawa właśnie tej, można by powiedzieć, nawet komunikacji niebo z ziemią. Ten wymiar wertykalny niewątpliwie, który też ta postawa właśnie nam oddaje. No i teraz może przejdziemy do kolejnej postawy, tej bardzo też nam się to często pojawiało, postawa klęcząca. I znowu może zacznijmy od Pisma Świętego. Bardzo często ta postawa jest tą postawą modlitwy. Każdy z nas kojarzy sytuację Chrystusa modlącego się w ogrójcu. Ewangeliści piszą wprost, upadł na kolana i modlił się. Idąc troszeczkę dalej, święty Szczepan, pierwszy męczennik, również autor Dziejów Apostolskich nam zapisuje, że osunął się na kolana w trakcie swojego kamienowania i znowu podjął tą modlitwę. Czyli też ta modlitwa, tutaj mamy tą, jest to też postawa może modlitewna, tak samo jak postawa stojąca, ale z naciskiem też na ten wymiar takiego troszeczkę uniżenia się jednak, z poczuciem właśnie wartości tej ludzkiej, że jednak jesteśmy tylko stworzeniem, modlimy się do naszego Stwórcy, więc ta postawa też niewątpliwie będzie oddawać, właśnie ukazywać naszą jakąś taką pokorę, dobrze rozumianą postawę uniżenia. Może spróbujmy też jeszcze dla tutaj widzów rozróżnić tą postawę, no właśnie klęczącą i przyklęknięcia, bo to jest właśnie też mała różnica. My klęczymy i wtedy klęczymy na obydwu kolanach. Tak. To jest właśnie bardzo, bardzo też ważne. Natomiast jest moment, że my przyklękamy jedynie, my oddajemy cześć. Chociażby nawet poza kościołem kapłan niosący Najświętszy Sakrament, którego spotykamy, jeśli to oczywiście warunki na to pozwalają, bo do tej kałuży nie mamy tam klękać, ale jeśli na to warunki pozwalają, my chcemy przyklęknąć. Właśnie to jest wtedy też bardzo ważne. Oddajemy tą cześć, uznajemy to uniżenie swoje, nie przed kapłanem, ale przed tym, którego on niesie. Więc postawa klęcząca i ten moment przyklęknięcia.
to też jeszcze chyba bardzo ważne. Tu jest też takie właśnie, dobrze, że ksiądz tutaj zasygnalizował nam to rozróżnienie, że właśnie to przyklęknięcie występuje zazwyczaj w momentach, które są, możemy się umówić, chwilowe. Trwają właśnie też przejściowe praktycznie. Każdy z nas kojarzy ten moment, kiedy przechodzimy na przykład przez oś kościoła. Zazwyczaj tabernakula w naszych kościołach są umieszczone centralnie. Także to też jest takie już wpisane praktycznie w taki obrzęd praktycznie przechodzenia przez środek. Każdy wie, że wtedy przyklękamy. Co jest też ważne, bardzo łatwo popaść w tym przyklękaniu w rutynę. To też gdzieś obserwując różnych ludzi, czasem temu przyklęknięciu towarzyszy znak krzyża. Rzeczywiście, czasem to może być głęboki znak krzyża. Chyba, że ja myślę, że to znak krzyża, uznajmy tutaj i mocno jednak telewizją powiedzmy, to nie jest znak krzyża, bo to bardzo często jest nie wiadomo co. Tak, tak, tak. Ja to czasem dzieciom mówię, że no trochę muchy żeśmy poodganiali. No właśnie, uwrażliwiamy na to. Znak krzyża musi być konkretny, znak musi być wymowny. Jak wiemy, każdy znak, który wykonujemy, składa się z dwóch warstw. Z tej warstwy naocznej, tej takiej zewnętrznej, ale i z tej warstwy wewnętrznej, zdecydowanie ważniejszej, ta, która nas odnosi do tego znaczenia przenośnego. No i niewątpliwie tak samo jest w znaku krzyża, który czynimy ręką, kreśląc go na swoim czole. Rozróżniamy w ogóle w liturgii dwa znaki krzyża. Ale ja myślę, zostawmy może na razie znaki, bo temu trzeba będzie. Zatrzymajmy się dzisiaj na postawach, bo one będą, żebyśmy gdzieś to wszystko jakoś mocno tutaj ujednolicili. Wystarczy nam, żebyśmy dzisiaj sobie wyjaśnili te postawy. Do znaku, jeśli dane nam to będzie, wrócimy może w innym jeszcze spotkaniu. Więc raz jeszcze spróbujmy podsumować. Postawa klęcząca, postawa uniżenia, postawa pełna pokory, ale postawa, która przede wszystkim wyraża głębię modlitwy. I myślę, że tak można by to chyba zebrać. Niewątpliwie wydaje mi się, że tak, że ta postawa klęcząca, ona jest tak wpisana właśnie w samą czynność modlitwy, że znowu może odnieśmy się do sztuki. Kiedy widzimy osobę, która klęczy właśnie na tych dwóch kolanach, od razu ta pierwsza myśl, jaka nam przychodzi, skojarzenie, ten człowiek się modli. Tak. I to jest chyba ta taka, no może idealna, może nie bójmy się tych słów, ta idealna postawa modlitwy. Sam Chrystus w taki sposób się modli na tej rozmowie z swoim Ojcem. Więc tutaj no to klęczenie niewątpliwie, też na najważniejszy moment mszy świętej, jak sobie mówiliśmy wcześniej, na moment przeistoczenia, na moment właśnie kiedy to za sprawą kapłana chleb i wino przemienia się w ciało i krew Chrystusa, klękamy. I ukazanie później ukazanie też postaci. Tak. W trakcie nabożeństw, też w momencie, kiedy Najświętszy Sakrament zostaje wystawiony, też obowiązuje nas ta postawa klęcząca. Oczywiście tutaj też warto chyba dodać, co jest też konieczne, jeśli w jakikolwiek sposób, ze względu na stan zdrowia czy wiek, nasze ciało mogłoby w tej postawie doznawać jakiegoś dyskomfortu, jest dopuszczona wtedy postawa siedząca, jak najbardziej. Bo to też postawa stojąca. Albo nawet stojąca. Oczywiście. Dla osób w podeszłym wieku, żeby tej też siebie nie katować, bo wtedy oczywiście nasze myśli będą bardziej biegły ku temu, jak nasze ciało właśnie doznaje jakiegoś tam nawet bólu, odbiegając od tego, co najważniejsze właśnie w danym momencie, czy to Eucharystii, czy właśnie tego nabożeństwa.